Cześć, witajcie na kanale Marik Techland. Z tej strony Marik. Zapraszam na dzisiejszy filmik, w którym chciałbym wam pokazać, jak za pomocą OBD11 zmienić charakterystykę układu kierowniczego, żeby był sztywniejszy, może bardziej komfortowy. Wszystko zależy od tego, co potrzebujecie. No to co? W takim razie zapraszam do środka i zajmiemy się operacją. Już w środku pojazdu, więc możemy przystąpić do kodowania. Odpalamy aplikację OBD-11. Łączymy się z naszymi sterownikami. Chwilkę to zajmie. OBD-11 na pewno to sprawnie przetworzy. Dzisiaj będziemy operowali na sterowniku o numerze 44. Jest to steering Assist. E, tam będziemy dokonywali właściwych zmian e, w profilach e, jak ma zachowywać się układ kierowniczy e, bardzo, bardzo fajna i przydatna funkcja ok, e, przejdźmy do wyboru e, właściwego sterownika rozwijamy listę sterowników na liście odszukujemy sterownik 44 jest. klikamy Sterownik, sterownik się ładuje. Wybieramy adaptację i Characteristic of crew, crew of Steering Assist. Ok, e, ta skodzinka ma e, profil DevTart, taki wyszedł z fabryki. Klikamy, i naszym oczom pojawia się 5 e, profili do wyboru. E, pierwszy profil jest e, to Selection by Charisma. Jest to zarezerwowane dla układu profili wyboru jazdy czyli tak zwany model, który przycisk znajduje się na konsoli środkowej Dzięki niemu możemy przełączać się między profilami zainstalowanymi w aucie Tryb Comfort, no jak sama nazwa mówi jest to, gładkie, jest to gładkie sterowanie, czyli kierownica chodzi lżej E, łatwiej się e, kręci kołem e, kierowniczym e, Także przydatna e, w mieście e, Tryb dynamic e, Jest to usztywnienie kierownicy Kierownica pracuje ciężej e, Nie trzeba wykonywać takich e, dużych ruchów Przy na przykład przy zmianie pasa gdy jedziemy na przykład autostradą Kierownica jest sztywniejsza, czuć to od razu. Tryb automatic jest to połączenie trybu comfort i dynamic, z tym, że tutaj sobie dobiera automatycznie, czyli ten komfort jest uaktywniony przy niskich prędkościach, a tryb dynamic działa przy wyższych prędkościach. Dzieje się to automatycznie że kierownica sama zmienia sztywność ja osobiście używam trybu automatycznego jest fajny i ciekawy, w mieście się sprawdza na trasie tak samo, także ja zostaję przy, przy tym kodowaniu wy popróbujcie, sprawdźcie który jest najlepszy dla was ok, po wyborze danego profilu Przyciskamy OK. Przytrzymujemy zielony ptaszek. pojawiło nam się okienko sprawdzenia loginu. Wprowadzam, pod, w podpowiedzi mamy tutaj 3, 3, 3 loginy. Możemy wybrać ten pierwszy z góry, czyli 19, 249. OK. I adaptacja została przyjęta. OK. Z tej adaptacji to tyle. Dzięki za uwagę, cześć do następnego razu.